Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku mam pewien pomysł, co możemy zrobić, ale zanim to powiem, to stawcie łapeczkę w górę, taki przycisk pod tym filmem i dzisiaj będziemy właśnie budować pociąg. Wielki pociąg, ponieważ zbliżają się wakacje i każdy z nas będzie gdzieś na wakacje jechał. A z czym kojarzą się wakacje? No z pociągiem, a przynajmniej dla mnie kojarzą się wakacje z pociągiem, bo jedziemy albo nad morze, albo do innego kraju, no ale gdzieś na wakacje na pewno pojedziemy pociągiem. No i dzisiaj razem ze Sepkiem i z Livią weźmiemy, zbudujemy wielki, gigantyczny pociąg i będzie miał wagony i będzie miał wszystko. Ale zanim pójdziemy to zrobić, zostawcie subika na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy na moim kanale do końca wakacji. Pozwólcie im pojechać w wakacje, bo jak wbiję 200 tysięcy to pojadę na wakacje. Halo. No co cię dzieje, tam jesteś, pukają no, złaś, do mnie. Złaź, chodź, chodź, idziemy budować ten pociąg, nie ma czasu, musimy się śpieszyć. No dobra, dobra, bo ja tu mówiłem, żeby subika widzowie zostawili. Halo, halo, jest tam ktoś? W domu, on coś tu grzebie, co ty tam, nie. Skrzynia pusta? Panie, słuchaj, buduję ten pociąg, nie ma czasu, dawaj, śpieszymy się, lecimy z tym pociągiem. Możecie już w sumie zaczynać, Alek, ja jadę po Liwie, a no, wy już zaczynajcie, mnie dobra? Pod skrzynki mnie dobra, zamyśl. No to szybko, ale mój kład nie jest taki szybki na dwie osoby. Dobra, złaś. Jestem, o. Dobra, wysiadłem. Dobra widzowie, więc tutaj mamy skrzyneczki, dwie skrzynie są i w nich są właśnie rzeczy na zrobienie tego pociągu. Razem ze mną jest tutaj Smajslo i zaczniemy budować, więc weźmy sobie wszystkie przedmioty, które nam się przydadzą. No i lećmy, róbmy tutaj pociąg. Dobra, może tak, zaczniemy tutaj od lokomotywy, zrobimy tory, pyk, 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 proszę bardzo, coś takiego. I tutaj lecimy z torami. Co tu się lawa pojawia? Ale Sepek, chodź, wiem, budujemy. To wy takie rzeczy, chłopaki. Najważniejsze, że zadziałał. Dobra, dokładnie. A propos tych skrzynek, no to wam pokażę te skrzynki, a w sumie to zawartość ich. Dobra, obydwie są takie same, ale co ty robisz, nie pokazuj mi skrzynek już na budować, no to ja już buduję. Dobra, przecież. Dobra, widzowie, no to patrzcie. 3, 2, 1. No, więc lecimy widzowie, rozwalamy tu, bo się pomyliłem, okej. Okay. Teraz lecimy i stawiamy tutaj tory. O, proszę państwa, w ten sposób stawiamy. Tutaj trzeba teraz połączyć to. Nie wiem, kilofy, łopaty, ja wszystko co już jest mam, tylko potrzebne. Już buduję, pa tutaj. A, zacząłeś budować. No kasa, no, okay, to nie, dobra, może być, to tam, jak wolisz. O, takie o, tory, właśnie mogą być takie, takie tory. Tory fajne są, nie? Muszą być, a nie, czy mogą, one muszą być takie. No a wiecie super. Co, ja już mam pomysł, jak zrobimy normalnie koła. Koła będą, w ogóle, to wam widzowie nie mówiłem, ale ten pociąg będzie się poruszał. Pierwszy raz zobaczycie budowlany, zbudowany pociąg na Minecrafcie i to ruszający się. I on będzie normalnie jeździł. Oliwia tutaj koła zrobi. Dobrze, takie dobrze, koła, dobrze. Koła, koła tak, tak. Takie tak, wielkie muszą koła. Być. Że co o ile, a co nie? Nie, no koła dobrze, muszą dobrze. Być, koła muszą, muszą być wielkie, no ja wiem, wiem. Gdzie no, to drugie także, koło dać, no, dobrze, Oliwia, nie słuchaj Alka, bo Alek coś gada. Dobra, tutaj no, jeszcze tu. Kółko, tak jest, stawiamy. Tylko wiecie, ten pociąg musi mieć też wagony, nie? Możemy to zaokrąglić dookoła Smilandii normalnie, żeby tym okay. móc jeździć. Także będzie fajnie. Dobra, dobra. Okej, okay. Smajslo, Smajslo, co ty stoisz? Ej, ruchy, Smajslo, ruchy, ruszaj bo się nie tutaj. Nie pojedziesz pociągiem zaraz, raz, zaraz bo będziesz nie, bez nie nas będziesz jeździł pociągiem. No. Dobra, ogarnia czy nie ogarnia? Nie, on dalej coś tam myśli, no dobra, mniejsza. O to. Może my zrobimy to sami. Ma... Jak on nie chce z nami robić, to my to sami zrobimy. Ty, to tutaj będzie końcówka czy początek? Nie, ale to będzie to początek. Tu już się zaczynać będzie. O. A, początek. Dobra, tu lokomotywę zbudujemy. Ja mam dwie lewe ręce, a mnie to nie interesuje, możesz mieć dwie prawe, ma być to zrobione i koniec, kropka. Budujemy wszyscy i to szybko. Bez o, elegancko, Alek stawia, no. Ja pracuję, tylko Smajslo nie chce pracować, nie chce z nami współpracować. Zaraz go wyrzucimy z ekipy i znajdziemy sobie kogo innego, co nie, Alek? Tak, zbudujemy lepszą wioskę. Dokładnie. Wyrzuciły swoje słowa z ekipy. Kto za to? Łapeczka w górę. Ja to zaokrągliłam. I komentarz. I komentarz. No. Dobra. Żarty żartami. Rozwaliłem skrzynki. Materiały nam się wysypały, ale niestety te skrzynki były w złych miejscach. Trzeba je gdzie indziej ty położyć. Ty tak postawiłeś krzywo, no. Ej, stój. Czy ty masz TikToka i jeszcze mnie nie obserwujesz na tej aplikacji?
Jak możesz w ogóle? Dlaczego tego nie robisz? Weź zostaw obserwację, zaobserwuj mi na TikToku. To masz teraz na ekranie. No weź, no co ci to szkodzi? No weź kliknij, to taki przycisk obserwuj. Dasz radę, ja wiem, że dasz radę. Czekaj, bo mam cały ekwipunek teraz zawalony. Co tu się stanęło? Przynajmniej ci teraz Sinsa braknie. Buduj pociąg, mi nie denerwuj. Ej, daj się lazo. Dawaj, ja muszę tory tutaj dobudować. O, dobra, oddaję to, co do skrzynki miało iść. To jest z powrotem. A no żelazo, i budujemy dałeś? Dalej. Czekaj, ja rozwalę tą przeszkodę, bo ona tu przeszkadza. No, Smajstą, ty w końcu zaczniesz, weźmiesz się do roboty, czy co ja mam z tobą zrobić? Słuchajcie, jak on nie chce z nami pracować, no to trudno się mówi, my normalnie poradzimy sobie sami. Co nie, Livia? Dokładnie, ja już buduję tej lokomotywę nam. No, i o to chodzi. Dobra, to zbieramy, to zbieramy. O, fajnie, to już powstały i Smajstą wziął się do roboty. Co? Budulec potrzebuje, słuchaj. A co potrzebujesz? No tutaj masz, tutaj masz, patrz, pełno budulca tutaj macie. A ja wszyscy. Żelazo potrzebuję, bloki żelazne. Ja mam. No to Livia ma albo Smajstą, musisz ich poprosić, bo oni pełne ekwipunki mają, bo oni pozabierali tak dużo staków. W ogóle skrzynki drugiej szukam, ale chyba nie znajdę. Okej. Rozwaliłeś drugą skrzynkę. Dobrze idzie. Lokomotywę dobrze budujemy, idzie, no to budujemy, no. budujemy, rozbudowujemy ten pociąg! Ciuch. Tak będzie, za chwilę, jak się rozpędzę tym pociągiem. Co mówisz? Będzie robiło tu. Tak jest, tak będzie robiło. Budujemy. To gdzie ta lokomotywa będzie? Co? Gdzie ta lokomotywa będzie? No, tutaj będzie lokomotywa z przodu. Zacząłem budować, dobra, to jest do przodu. Na samym początku będzie lokomotywa, a tutaj będą normalnie doczepiane, jak to się nazywa, Alek? Wagony. No właśnie, wagony. Lokomotywa jest lokomotywą, a lokomotywa zawsze ciągnie wagony. I my w tych wagonach będziemy podróżowali po całym świecie. Także będzie fajnie, będzie ciekawie. Ogólnie to jakieś wejście by się przydało. Gdzieś zrobiliście wejście? No a nie zrobili... zrobiłem jeszcze. Dobra, ja to potąd będzie git. Okej, to ja tu zacznę, zrobimy ja coś takiego. Ja lokomotywę zbuduję. Ty tylko ten, bloki żelaza mi się skończyły. Kto ma bloki żelaza? Livia ma. To weź mi, wyrzuć tutaj parę, dobra? Dobra. No, wyrzuć. Z drugiej strony. Tak, wystarczy, dobra, w zupełności. Idziemy teraz budować ściany i ja tutaj tył zrobię, taki, żeby można było wejść normalnie od tyłu. Cyk, pomożesz mi po tym, jak skończysz. Tak, za chwilę ci pomogę, tylko muszę tu wejście jakieś zrobić. Zrobię tu schody. Powiedzmy, że schody będą dobrym rozwiązaniem. Tylko czy ja mam Livia schody? Im pomaga. Nie mam, zapomniałem. Tak, dobra, muszę wziąć ze skrzynki. Co 5 bloków. Okej, tylko tutaj zepsułaś mi, bo tutaj miały być lokomotywa. Ja zaraz wejdę na górę zobaczyć, jak to tam wygląda. Oj, ogólnie mogę sobie wziąć złote jabłka. No, źle zrobiłaś. Nie kłóćcie się tam, spokój. No, bo Livia się postawiła koła mi, bo zepsuła mi. To nic się nie stało, budujcie dalej. Musimy się pośpieszyć, bo widzowie już chcą zobaczyć, jak ten pociąg odjeżdża. A chcesz, żeby on dobrze jeździł? Ma się wykoleić, czy co? No, słuchaj, on będzie dobrze jeździł. Skoro ja to buduję, to musi działać. No właśnie. Ja zawsze jak rzeczy jakieś buduję, to zawsze działa. Nie, wszystko nie ma czegoś takiego, że nie działa. Dopracowane, słuchaj. No to będzie. Dobra, lecimy! Patrzcie, jak to wygląda już! Całkiem nieźle i bardzo długi jest. A ciekawe, jak to w ogóle będzie jeździć. Czy... No musi jeździć! Czy my to odpalimy? To jest pytanie. Jakieś silniki będzie trzeba zastosować. No, jakieś mechanizmy. Ja myślę, że damy radę. W ogóle z pomocą widzów, nie? Jakby zostawili łapeczkę i subika, to na 100% damy radę, nie? Albo napiszcie komentarz, widzowie. Dacie radę, wierzę w was. O, to by było miłe i na pewno byśmy wtedy byśmy zdali radę na 100%. I serduszko, nie? Byśmy dali w nie? Tak. O, dokładnie, serduszko to swoją drogą. Ja zawsze daję widzom serduszka, jak coś miłego napiszą w komentarzu. Livia, daj się lasu. Także... Dobra. No. Dobra, czemu ja tutaj sam robię tył? Co jest grane? No, Smajstą miał ci pomagać, ja tu z przodu z Livią robię. Smajstą jest w środku pociągu, bo on coś tam już stawia, mebluje. Ja tu zrobiłam takie łączenie lokomotywy tutaj z kolejnym tym. O, właśnie, lokomotywa musi mieć łączenie z wagonami, ona nie może być na stałe podłączona. Tak, ja teraz porobię te łączenia właśnie. Dobra, ja już podłogę z tyłu tutaj zrobiłem, z tyłu już jest elegancko, teraz wystarczy postawić ściany i będzie cacy, będzie gotowe. No, słuchajcie, te koła już są, napompowane, czarne, to są właśnie koła. Tylko nie róbcie takich wejść, co tutaj żeście zrobili, żeby żadne koło nie było zablokowane czasami. No, ale musimy to musiałem tu od tyłu zrobić, wchodzić. Żeby wejść na górę, nie?
Tak, ale ja już mam zrobione schodki, tutaj będzie wejście, wiesz? Tylko to wejście jest daleko od lokomotywy na no, razie. No to się przejdziesz, trudno się mówi. Ja nie mam tyle siły, ja wiesz, nie mogę za dużo się ruszać. Aha, no dobra. Bo mięśnie palę słuchajcie, wtedy. Słuchajcie, tu przerwę zrobimy, gdzieś na dwa bloki, o coś takiego i słuchajcie. Dobra, widzowie, ja tu się zajmę robieniem lokomotywy, nie będę przeszkadzał Stepkowi. Mamy budulec, więc mamy z czego budować, więc lecimy tutaj z lokomotywą, budujemy tutaj ściany naszego początku pociągu. To będzie nasz, jakby wiecie, napęd dla pociągu. Dobra, więc tak, ja mam mało żelaza, no przydałoby mi się o wiele, wiele więcej. Dobra, może tak, może z tej strony, a może tak od góry, a może z dołu. No nie wiem, jak mam zrobić zdjęcie, ale wiecie co? Tam, gdzie mi się udało zrobić zdjęcie, to dałem na Instagrama. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zaobserwujcie. Teraz tu wam się wyświetla mój Instagram, bo wiem, że dużo osób, które tutaj mnie ogląda, nie obserwuje mnie na Instagramie, a wiem, że to dla was jest tylko jedno kliknięcie, więc zaobserwuj mnie na Instagramie i oglądajcie dalej mój wspaniały odcinek. Ale to chyba nie problem, zaraz pójdziemy po więcej, tylko zrobimy tu zaraz sobie okienko. O, tu będzie okienko w ten sposób. O, teraz tutaj. I tutaj, no i okienko jeszcze z przodu musi być, coś takiego będzie, o, coś mi się wydaje, że będzie dobrze wyglądało. No i tak samo robimy z tej strony i potrzebuję więcej żelaza. No i chodźcie do skrzynki, zobaczymy, czy tam jest jakieś żelazo albo szkło, bo na pewno by nam się przydało. Mamy szyby, okej, okay. Mamy bloki żelaza. No i więcej szyb mamy, no i super, a szkło jest zwykłe? Nie, ale są drabinki. Więc możemy sobie zrobić tutaj drabinki do naszej lokomotywy. Tu będzie wejście, okej. Tutaj zrobimy coś takiego. O, i wchodzimy do góry i fajnie zrobione. Dobra. Tutaj przydałoby się jeszcze zrobić wejście takie o tu z tej strony. Okej. Jak tam Alek ci idzie? No ja tu stawiam ściany w lokomotywie. No to stawiaj, dlaczego stawiam. Tu jeszcze podłogi nie ma? No bo Alek coś powoli wszystko robi, nie? No Alek, ja powoli słuchaj, robię, to ja nie przepiszę na ciebie na tego razie. Wagonu. No, ty będziesz bez wagonu, będziesz to biegał ty, za nami. Ty będziesz bez lokomotywy jechał, se stój w tym wagonie. Dobra, czekaj, ja tu siedzenie zrobię, takie eleganckie, ale ty wysoko to zrobiłeś. Dobra, to nic. Masz jeszcze dwa bloki żelaza, albo nie, postawimy coś takiego, cyk. Mam i wszystko. Coś takiego, o dobra. I teraz postawimy jedno siedzenie, cyk, drugie ja i to robię jeszcze szybki, trzecie. Proszę bardzo, tutaj, o. Szybki są zrobione, bo muszę widzieć, jak będę jechał, czy skręcać w prawo, czy w lewo. Normalnie sobie tu siadamy i będziemy patrzeli, w którą stronę mamy jechać. Tylko tory będzie trzeba jakoś przedłużyć, no ale dobra. Na razie zajmujmy się lokomotywą. Oraz tymi pasażerskimi zestawami, nie? Dobra, tu jest jakieś no, łączenie ja zrobione. Tak już lokomotywy, to powinno no. być dobre. O, nawet miejsca siedzące są. Ho, ho, ho! Ale to wygląda tak, fajnie. Tak, fotele, ty, ej, ale fotele. W drugą stronę te siedzenia powinny być. My w tamtą stronę będziemy... Dobra, no dobra, nie ma ja zostaw je ja tak, poprawię. Zostaw je tak, po prostu będziemy jechali to tyłem, specjalny nie? Ktoś będzie tak siedział, taki. To będzie do tyłu go o, ciągnęło. To zrobimy tak, że tylko od tak o poniższe. No, słuchaj, teraz musimy zająć się tutaj budową. Te ściany muszą powstać jak najszybciej, a w środku no zajmiemy już się, jak kończą. Już będzie gotowe z zewnątrz. Dobra? No dobra, to dlatego ja stawiam ściany cały czas. Dobra, ale mi się już skończyły bloki, wiecie co? Ja chyba postawię z bruku. Co? Z bruku też z bruku? Będzie dobrze, nie? No co ty, weź się od Livii bloki żelaza, ona nie ma pełno no co tego. Ty, wezmę z bruku, będzie ładny kolorowy, a nie tylko jeden kolor taki. No, biały to brzydkie są. To nie wiem, czy daleko pojedzie. Pojedzie, normalnie to tyle samo waży, albo i mniej niż żelazo, chłopie. No, ale jest mniej wytrzymałe, no ale jak tam chcesz, da ty radę, się znawcą. Da radę, zobacz, ty się nie znasz na konstrukcjach, ja no. Już nieraz takie coś budowałem, zobaczysz, że to będzie jeździło. Niech widzowie napiszą w komentarzu, ile pociągów w życiu widzieli z kamienia, o, to przypnę serduszko. O, widzowie, wy napiszcie, że widzieliście, ja widziałem, a wy możecie z kamienia? Dać znać. Chyba z kocków Lego, jak już. Nie, oczywiście, że były, no ale jak materiały już nie mamy, no to musimy wykorzystywać wszystko, co się tylko idzie. No musimy kombinować, no jakoś, no kombinować trzeba. No dokładnie, trzeba kombinować. No i dobra widzowie, chciałbym wam zaprezentować gotowy pociąg. Chwilę minęło, a było bardzo, bardzo dużo pracy, ale uwierzcie, że się udało. Normalnie daliśmy no radę, super. Chociaż ile my to, Livia, budowaliśmy? 3-4 godziny? Nie wiem, no, ale długo, tak, no, po prostu chcę tylko odjechać.
Tak jakby jest, ja też chcę odjechać, ale najpierw musimy pokazać całościowo widzom, jak wygląda pociąg. A więc tak, słuchajcie, pociąg wygląda w następujący sposób. U góry ma światełka, tam można nim sterować, tam są takie sterniki, którym się odpala i ten pociąg rzeczywiście jeździ, ale zaraz do tego przejdziemy. Spójrzcie tu, jakie są łączenia, albo pokażę wam, jak on w środku wygląda. Możemy przejść każdy wagon jeden i zobaczyć. Tu jest kopalnia, bo tu węglem normalnie ten piec trzeba nagrzewać. Tak, żeby, wiecie, ta para pobudziła te koła do jechania, nie? Tak. I tu normalnie guzik się naciska, przechodzi się dalej, tu jest normalnie przejście, tutaj się drugi guzik naciska, tak. I Alek, siadaj tu. To są fotele i jedziemy. Możesz już czekać na odjazd, a my idziemy dalej. Nie, idziemy dalej. Ja będę pokazywać też. Tak, to chodź, idziemy, czekaj, bo się zablokowałem. Okej, tutaj i Smajslow ogólnie będzie konduktorem, on poszedł się przebrać, nie wiadomo gdzie jest, tak długo, ale tak, pomagał nam robić, pracował, więc elegancko i tu jest wyjście, tylko ej, nie daliście tu guzika, czekaj, tu jakąś wajchę by trzeba. Masz? O, super, dobra, elegancko. No i tu się wychodzi i się wchodzi. Tylko, że to z tyłu to będzie trzeba cały czas dobudowywać, nie? Bo jak odjedziemy, pojedziemy w inne miejsce i zaparkujemy i będziemy chcieli wejść. Tak, to będziemy musieli to... No, a, to jest rozsuwane elektrycznie? Tak, to elektrycznie. Jak pociąg zaczyna jechać, to się chowa, tylko nie możemy tego pokazać. Ale jest super. A to jakbyśmy rozwalili to mniej ciężarów wtedy do chowania się, co? To trzeba rozwalić te elementy. Dobra, no. rozwalamy te elemelki, one się nam już nie przydadzą. No i elegancko, no to co? Jedziemy, palim sprzynta i pokazuję widzom, jak to jeździ, nie? Dobra, to chyba do przodu, wchodzimy do lokomotywy dobra, i jedziemy. Ja zamkę będę sternikę, bo niestety Smajslowa nie ma, ja nie wiem, gdzie on polasł. No polasł to... A nie, idzie za nami. Dobra, to jest sternik idzie. Sternik, dawaj z nami. Panie kapitanie, do przodu. Wiecie co, ruszymy w czterech tym pociągiem. Tylko czekaj, dojdziemy tutaj, o, elegancko. Wsiadamy za stery, ja idę po środku i po wciśnięciu jednej wajchy, jak i drugiej, i trzeciej, to powinniśmy ruszyć, ale czy tak będzie? Widzowie, jeżeli teraz wciśniemy te trzy dźwignie, które są przede mną, w tym samym momencie to pociąg ruszy i pojedziemy w przygodę, na wakacje pojedziemy. Więc widzowie, stawcie łapkę w górę, tak samo subika na moim kanale, wbijamy 200 tysięcy, a to jak pojedziemy, zobaczycie już jutro, bo odcinki są codziennie. Dawaj, klikamy na końcówkę i odjeżdżamy. Tak? To 3, 2, 1, pył!